Siemano, witam w ostatnim meczu sezonu 2014-2015. Ostatni mecz gramy z Krakowią. Od razu Wam pokażę na szybko terminarz, jak się przedstawiał, ile zagraliśmy 3 mecze od ostatniego odcinka, w którym udało nam się wygrać Puchar Polski. Tak, to był mecz z Koroną Kielce, 1-0 wygrany, z GKS Katowice 3-0 wygrany i z Legią na wyjeździe przegrany 0-3. Teraz gramy z Krakowią, pokażę Wam tabelę. Tak więc jak widać tutaj o mistrza walczą 3 drużyny, w sumie nawet 4. Wisła, jeśli by wygrała, a reszta z tych drużyn by przegrała. No nie wiem, zobaczymy, ale Polonia, Lech, Jagiellonia, co jest wielką niespodzianką, i Wisła walczą o mistrza. My już mamy zapewniony udział w pucharach, Bełchatów już na 100% spada. Tak więc dobra, zagrajmy ten mecz, a po meczu zajmiemy się innymi ligami, pucharami i może zawodnikami, potencjalnymi wzmocnieniami, zobaczymy. Kacajew został kontuzjowany w poprzednim meczu, co mnie specjalnie nie ucieszyło. Dobra, tutaj na chwilę się zamknąłem, ale ustalamy skład. Tak więc na 100% to Juice wywalę z zespołu. Znaczy, no, postaram się go sprzedać. Jak widzicie, nie strzelił żadnej bramki w 9 meczach. Nie przyda nam się już dużo bardziej Lebedyński, a przychodzi do nas Żyro. Więc Dziuse nie jest nam potrzebny w ogóle. Dobra, Janukiewicz niech zagra w tym ostatnim meczu. I dobra, myślę, że jesteśmy gotowi. Tak więc dobra, zaczynamy mecz. Na forum Bonbon, użytkownik Bonbon, wręczył mnie z opublikowania wczorajszego filmiku, za co Ci dziękuję, ziomuś. Jak wspominałem na forum, wczoraj poszedłem sobie na plażę, bo angielska pogoda się zmieniła nie do poznania. Wczoraj mieliśmy 25 stopni, o ile się nie mylę, co na wyspach jest pogodą nie do wytrzymania. Kurde. Dobra, jesteśmy z powrotem, tutaj ziomek do mnie dzwonił. Na czym skończyłem? A, że pogoda nie do wytrzymania, tutaj w Anglii 25 stopni, to jest naprawdę wielki upał. W Polsce nie do pomyślenia, bo 25 stopni to standard, nie? No i poszedłem sobie na plażę. I powiem, że mam słabą głowę, a wypiłem wczoraj 5 browarów. I to jeszcze na takim gorącu, więc pomyślcie sobie, jaki był mój stan. Ale z czego się cieszę dzisiaj, o kurde, się muszę trochę bardziej skupić na grze, a nie gadce, bo tutaj zjebałem już. Ale się cieszę, bo dzisiaj nie ma kaca, nie boli głowa. Więc jestem w pełni sił, żeby nagrać ten odcinek. Dzisiaj też cieplutko, gorąco, więc sobie tutaj grilla w ogródku robimy. Wpadajcie, jeśli mieszkacie w Morecambe.
Krakowia w natarciu, kurde, nie do pomyślenia. W sumie to i tak przyspieszę to, bo ten mecz już jest, że tak powiem, o nic, już na dopełnienie sezonu. Uważam ten sezon za najlepszy dotychczas. Zastanawiałem się chwilę, bo poprzedni sezon był bardzo dobry, gdzie w pierwszej lidze rozgromiliśmy pięknie i mamy bramkę Macha. Myślałem, że Szyrkiego, ale Mach ładnie strzelił. O czym ja to mówiłem? Ano, poprzedni sezon rozgromiliśmy polską pierwszą ligę, jednak w tym sezonie w Ekstraklasie zdobyliśmy Puchar Polski, dzięki czemu gramy w pucharach, co jest osiągnięciem na razie naszym najlepszym. No i dzięki temu, i Bandai niestety, no i dzięki temu zdobyłem 11 punktów menedżerskich. Więc jak tam pamiętacie, Sir Alex Ferguson miał 900 jakoś, ale Akahoshi teraz popisał się strzałem. No, Sir Alex Ferguson ma 900 jakoś ponad. Więc Tony Montana z 11 na razie nie powalczy z najlepszymi. Ale za Mistrzostwo Świata jest 200 punktów. I Mach druga bramka, ale nie zostanie uznana. Więc jakbyśmy z Nigerią powalczyli o Mistrzostwo Świata, to 200 punktów inkasujemy. Tam pewnie za Puchary Narodów Afryki, za takie. Ale teraz było blisko, boczna siatka. Dobra, po przerwie mamy 1-0 dla nas. Gramy dobrze, jednak to nie szczyt możliwości. Jestem pewien, że z Krakowią możemy strzelić więcej. No i by było już 2-0, jednak na spalonym Petr Mach. O proszę, ponad 17 tysięcy ludzi na stadionie. To rekord. Ciekawe, ile zarobimy za to. Stówkę? Jak stówka padnie, będzie pięknie. I Janicki pięknie po dośrodkowaniu Bandy. Banda to jest jego chyba 13. asysta w lidze. Janicki pięknie właśnie poprawił grę głową. Już ma wskaźnik 15. Interesuje się nim wiele drużyn, wiele dobrych drużyn. I ustaliłem mu status za niezastąpiony dla klubu i kwota wyjściowa 20, aj, Mach, znowu był blisko 20 milionów funtów, kwota wyjściowa, więc zobaczymy, może się uda zgarnąć dobry pieniądz za niego. Dobra, Matuszczyk tutaj już kuleje, więc Milnarić i Maksimow. A co ja zrobiłem? Przecież ja tutaj Mijajlowicza mam. Dobra, Nentano. Dobra, lecimy dalej. 20 minut do końca. Aj, Mach. No i zobaczcie, Mach naprawdę pokazuje się w każdej akcji. Szkoda trochę Nemtanu, bo w tamtym sezonie bardzo fajnie latał, a w tym nie jestem pewien, czy strzelił cokolwiek. Zaraz zobaczymy. No, teraz. No, nawet zapomniałem nazwiska swojego bramka. I Mach, proszę bardzo, znowu. Modelski w obronie. Witasik, Modelski na prawej. Mach, Nemtanu, Mach. Niestety piłka wybita na rzut rożny. I Banda. Czy popisze się kolejną asystą na głowę któregoś z obrońców? Uwaga, nie, jednak nie.
Modelski przypił z Siriki. Aj. Strzał za mocny. Osiemdziesiąta minuta. Aj, niebezpieczny strzał Kukiejewa. O ile mnie wzrok nie mylił. 10 minut do końca. No i znowu Smektala. Nie wiem, jakoś dzisiaj brakuje mi słów, to pewnie po wczorajszym przepiciu. Nie dziwcie mi się, no. Następnym razem będzie lepiej. Dobra, tutaj Kahoshi też kuleje. Dobra, to zrobimy taki myk, że zagramy. Gitara. A ja tam, kurde, nie dałem, żeby to była grywalna taktyka. No ale chuj tam. No i co? Nie mam zmiany. Tanemtanu wejdzie tu. A co tu się stało? No i teraz mam dylemat, co tu zrobić. Dobra, Janicki wejdzie na defensywnego pomocnika. Rygiel defensywy. Dobra, no i tak, tam 3 minuty do końca, to choćby nawet strzelą bramkę, się nic nie stanie. No, nic się nie stało. 3 punkty dowiezione do końca. Mach, gracz meczu. Solidne zwycięstwo. A gdzie jest Mach? Bardzo zadowolony jestem z jego postawy. No jednak niestety kontuzja i... dobra. Tutaj nieważne. Szeryki wystąpił w lidze po raz 300. Dobra. Teraz zaczynamy. No jak to po polsku powiedzieć? Season Roundup. Czyli zobaczymy sobie, jak się spisywali zawodnicy nasi w tym sezonie, jak inne ligi się przedstawiały. No i tak, Polonia Warszawa zdobyła mistrza, Wisełka na drugim miejscu i Lech na trzecim i Jagiellonia. Cały sezon tak dobrze lecieli, wiele razy utrzymywali się na pierwszej pozycji, no i spadli na czwarte miejsce w ostatnim meczu. Gdzie to jest? Przegrali z Piastem. A Lech też przegrał z Lechią. Wisła rozjebała Sandecję, a Polonia zremisowała z Koroną. No ciekawe wyniki w tej ostatniej kolejce. Mimo wszystko Polonia gra w Lidze Mistrzów. Wisełka, Lech i my w Pucharze Europy. My gramy w najwyższej fazie, czyli w trzeciej rundzie. Tak więc dobra, zobaczmy sobie teraz wiadomości na szybko, co tu się dzieje. Polonia w podwójnej koronie. Co oni jeszcze zdobyli? Nie wiem. Pewnie wygrali jeszcze Super Puchar Polski. Nie tu. Kurwa, nie tu. Nie wiem, może was to trochę... No tak, Puchar, Super Puchar Polski wygrali. Może was to trochę denerwować, jak tak czasami... Nie wiem, gdzie pójść, nie wiem, w które okienko uderzyć, a jak już pójdę, to w złe. Ale weźcie to na żarty i weźcie pod uwagę też mój stan dzisiaj. Kubicki z Sandecji został zwolniony, a kto tu spadł? Sandecja i Bełchatów, no. No i bardzo dobrze. Dobra,
Mach kontuzję 3-4 tygodnie, to bez lipy. Okej. Rafał Janicki. Skąd? Z Aberdeen. No tak więc jak widać wiele klubów się nim interesuje. Na przykład Aberdeen. To sobie zrobię później. 81 tysięcy im wypłaciliśmy, a dostaliśmy 422. Tak więc po raz kolejny, ziomku, który mówiłeś, że w Ekstraklasie się nie zarabia więcej. Tak więc zobacz, pokażę ci. Może to nie są jakoś kolosalnie większe pieniądze, jednak dochody. Za same bilety mamy więcej 200 tysięcy. Za przychody z transmisji 800 tysięcy funtów więcej. Co tu jeszcze więcej? Inne. Aha, czyli tutaj były te wyjazdy na mecze towarzyskie. W tamtym sezonie za miejsce w końcowej, za udział ogólnie w pierwszej polskiej lidze dostaliśmy jakoś 22 tysiące, teraz mamy 400 tysięcy więcej i za transmisję dostaliśmy 800 tysięcy funtów, w tamtym sezonie też około 20. Więc no ziomuś, większe są pieniądze w Ekstraklasie. Dobra, tutaj okej. Tych piłkarzy znam. Aha, jeden z was powiedział, żebym zobaczył sobie Łukasza Wruńskiego, tak? Zobaczmy. No dawaj, dawaj. O, widzę, jest w moich, a on, no. Za 1 700 000 i ma potencjał, żeby grać o niebo lepiej niż Mach obecnie, jednak Mach też jest młody. Zastanowię się nad tym Wrońskim. Nie wiem, no bo skrzydła mam dobre, chyba żebym sprzedał Nemtanu, a za Wrońskiego się wziął. Dobra, więc zaczynamy. Anglia. Ekstraklasa. Liverpool, proszę bardzo, zdobyli mistrza, 76 punktów tylko. Ogólnie słaby sezon. Manchester United dopiero na 8 miejscu i tutaj Villas Boas był trenerem, który został zwolniony. No i gdyby Tony Montana był bardziej znanym menadżerem na świecie, złożylibyśmy podanie. Jednak nie chcę się narażać tutaj w Pogoni, no a oczywiście w Manchesterze by nas wyśmiali. Arsenal drugi, Manchester City trzeci. City wygrali Ligę Mistrzów. To wam zaraz pokażę. Spada Derby, Watford i Leicester. West Brom i Newcastle grają w pucharach. Nie mam pojęcia dlaczego. Pewnie tam na puchar, przez puchar Anglii. Dobra, zobaczmy dalej. Empire Championship do Premier League wchodzą Burnley z naszym Arkadiuszem Milikiem. Zobaczmy, jak tutaj się spisywał w tej drużynie. Jest 20 meczy, 9 bramek w lidze. Tak więc no, nie jest źle, powiem wam. Empower Championship jest dużo, dużo lepszy, dużo, dużo lepsza liga niż nasza Ekstraklasa. Większe pieniądze, lepsi piłkarze. Ogólnie lepsza liga jest. Dobra, tak więc Burnley wchodzi z Leeds oraz Wigan. Tutaj zobaczmy jeszcze Empower Leagues. Interesuje mnie Morecambe, bo właśnie w tym mieście mieszkam sobie. Gdzie oni są? Morecambe. No nie ma ich tu, to co awansowali? Jest, są w Empower League One. Tak więc bardzo ładnie utrzymują się tutaj. Zobaczmy piłkarzy.
O proszę, tutaj widzę już wiele nowych twarzy. Gregor Neisz. Dobra, nie będę komentował tutaj tego składu ogólnie. Wypierdalamy stąd. Dobra, lecimy dalej. W Anglii, Argentyna. Zobaczmy, chociaż mnie to w ogóle nie interesuje. Arsenal de Sarandi. A nie, a bo tutaj dopiero... O kurwa. Faza otwarcia. Wygrali Independiente. Faza zamknięcia. Na razie Arsenal de Sarandi. Tabela ligowa. Boca. I tabela roczna. Arsenal de Sarandi. Nie kumam w ogóle nic z tej ligi. Tak więc jedziemy dalej do Brazylii. Corinthians. Aha, tutaj też dopiero sezon się zaczął. A Palmeiras. Zakończyli zwycięsko. Francja. No ciekawe. Olympique Marsylia po raz kolejny. W tamtym sezonie chyba też. Nie, Olympique Lyon jednak. Ale Olympique Marsylia. Wygrali Paris Saint-Germain drugie miejsce i Olympique Lyon na trzecim. Lille i AS Nancy Lorraine będą z nami konkurować w Pucharze Europy. Tak więc jedziemy dalej do Hiszpanii. I co, Barcelonka? Nie, jednak Real. Barcelona na piątym miejscu dopiero. I będzie grała w Pucharze Europy. Mam nadzieję, że nie trafimy na nich. Jak tam w lidze Adelante. Hercules i Recreativo i Getafe w barażach. A Hercules na razie, znaczy no, awansował. Holandia, Eredivisie. Vitesse, o proszę bardzo, razem z FC Groningen. PSV dopiero trzeci, NEC czwarte, Ajax dopiero piąty, Feyenoord siódmy. Grubo tutaj widzę w Holandii, w Niemczech. Bayer Leverkusen, proszę bardzo, pierwszy, FC Bayer Monachium drugi, Schalke, Frankfurt i Dortmund dopiero piąty. Zobaczmy tutaj, jestem ciekaw jak Lewandowski lata, o ile jeszcze tu lata. Neven Subotić, ogólnie chłopacy, mam tutaj innego save'a, zacząłem sobie Barcelonką, tak, wiecie, łatwo jest i tak dalej. I ściągnąłem Suboticza, naprawdę zajebisty piłkarz, jak gracie tam lepszymi drużynami, ściągnijcie go, zobaczcie statystyki i one idą mu tam w górę, on jest młodziutki. Tutaj w 2015 roku ma 26 lat, warto kupić tego zawodnika. Gdzie jest? Jest Lewandowski. Proszę bardzo, wykańczanie akcji 16. Ale nie grał wiele, widzę. Już go chyba nie potrzebują tutaj. Na 100% nie przeszedłby do nas. No, nie mamy tyle pieniędzy, żeby za niego zaoferować i ogólnie on nie będzie zainteresowany przyjść do nas. Dobra, dalej. Polska, to wiemy. Zobaczmy, pierwsza liga. Arka i Górnik Zabrze będą z nami w następnym sezonie. Jakoś mam wyjebane w to. Dobra, FC Porto wygrało. Martimo drugie miejsce. Sporting. Zobaczcie, tutaj 6 miejsc jest gwarantowane wyjście w pucharach. Tutaj widzę wysoko. Portugalia jest w tych rankingach. Może się przeniesiemy kiedyś do Portugalii tutaj. Benfica piąta. Okej. Rosja. Zobaczmy jak tam nieszczęsny Spartak Nalczyk. Spadł z ligi znowu. Tylko 16 punktów. A wygrał Zenit Sankt Petersburg. Anzi dopiero na szóstym miejscu. Zobaczmy, tutaj są wielkie pieniądze w tym klubie w Anzi. Jednak tego nie widać po... Dalej, Eto tu lata. Juninho, Jussi Lej, Juczak, Carcela Douglas. Tutaj widzę, o Leo. A nie, to nie ten. Nie ten Leo.
Widzę, że tu skład się za bardzo nie zmienił. Pawluczenko przyszedł, widzę. Ale dobra, wyjebany w nich. Szkocja. Red Jersey wygrali. Celtic dopiero trzeci. Hibernian spadł z ligi. Aberdeen czwarte miejsce. Ukraina. Dynamo, a Szachtar. Jednak udało mi się wygrać. Dynamo na drugim. Obołoń z naszym Teodorczykiem i Dnipro zamyka stawkę w walce o puchary. No i zobaczmy jeszcze Włochy. Inter. Ładnie Napoli drugie, Milan trzecie, Juventus Marcello Lippi odszedł na emeryturę. I kto przejął Juventus? Josep Guardiola, ale grubo. No to Juventus w następnym sezonie zobaczymy, jak polata z Guardiolą. A no i w sumie tyle, zobaczmy jeszcze puchary. Tak jak wspominałem, Puchar Mistrzów wygrało Manchester City, z Manchester United 2-0 wygrali. A Puchar Euro wygrali Chelsea, o proszę. Tak więc dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Następny odcinek zagram w pierwszym meczu nowego sezonu. Zobaczycie transfery. Zobaczycie, może nasze finanse się poprawią. A na razie ja tutaj mam kilka meczy z Nigerią. Tutaj jak widać wygraliśmy z Senegalem 3-2. Z Somalią gramy za 10 dni. I z RPA w sierpniu, jednak chyba wtedy już wystartujemy z sezonem. Tak więc dobra, to by było na tyle, odcinek trochę dłuższy. Dobra, do następnego razu, siemano.